Pieczeń rzymska to spory kawałek mięsa, dlatego przyda się do niej lekka, fajna, orzeźwiająca sałatka. Pierwszym składnikiem, który wykorzystam do swojej sałatki, będą szparagi, które mi pozostały. Zazwyczaj trzeba je kupować w pęczku, a do takiej pieczeni wejdzie maksymalnie pół. Żeby te szparagi się nie zmarnowały, to je od razu wykorzystam. Wrzucę je do sałatki. Szparagi właściwie to podduszę na maśle. Uwielbiam tak przygotowywać to warzywo. Nie wcześniej gotować i dopiero smażyć, tylko właśnie surowe. Niech powoli się w tym masełku szparagi podduszą. Ogórka pozbawiam pestek, czyli tej niepotrzebnej wody. Tak naprawdę to możecie sobie jedynie położyć pod oczy, ale w smaku to nie ma zbyt wiele. Papryczka chili doda mojej sałatce i całej potrawie niezłego charakteru. No i pomidor, którego dosyć drobno pokroję. Dodam jeszcze sałaty rzymskiej, którą drobno posiekam. Wszystko do miechy wrzucam. Teraz dorzucam cieciorki, kolendry. Czymś muszę wszystkie składniki podkwasić, dodać czegoś lekkiego. Będzie to limonka. Jeszcze tylko warzywa muszę posolić. Odrobina dobrej oliwy z pierwszego tłoczenia o mocnym, wyrazistym, orzechowym smaku. No, zobaczcie, jakie piękne, chrupiące, przyrumienione szparagi. Gotowe.